z tej strony Mateusz, Big Mother Fuckers. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Trenbolonie. Trenbolon jest to najmocniejszy środek stosowany w kulturystyce. Jeden z najmocniejszych, może nie najmocniejszy. Natomiast wszystkie rzeczy, które wyczytaliście wcześniej na forach internetowych, musicie brać mocno przez palce, ponieważ na forach internetowych możecie wyczytać, że Trenbolon to cudowny środek na budowanie czystej, suchej masy mięśniowej przy jednoczesnym spalaniu tkanki tłuszczowej, bez potrzeby trzymania diety, i następuje to generalnie w bardzo szybki sposób, gdzie dosłownie z dnia na dzień widać postępy w sylwetce i tak naprawdę to nie trzeba nawet za wiele trenować, żeby wyglądać po prostu jak Terminator. Otóż nie jest do końca tak. Oczywiście Trenbolon jest jednym z najmocniejszych środków anaboliczno-androgennych i w stosunku do testosteronu jego anaboliczność i androgenność jest 5 razy mocniejsza. Natomiast Trenbolon nie jest i chyba tak naprawdę żaden środek anaboliczno-androgenny nie jest środkiem, który zrobi coś za Was. To wy tak naprawdę musicie trenować i nieważne jakie środki bierzecie, żeby uzyskać swoją upragnioną sylwetkę, one nie zrobią tego wszystkiego za was. Jeśli chodzi o Trenbolon, można też wyczytać na internecie o niesamowitych skutkach ubocznych Trenbolonu, takich jak mocz w kolorze Coca-Coli, niesamowicie negatywne działanie na nerki, niesamowity wzrost agresji, takiej nie do opanowania i wiele, wiele innych skutków ubocznych. Oczywiście jest to przesadzone. Brałem nieraz Trenbolon i wiem, że na przykład, owszem, na Trenbolonie jesteś w stanie się dużo szybciej poirytować. To jest na zasadzie takiej, że stoisz na przykład w kolejce i normalnie zaczyna cię to irytować już po paru minutach stania w kolejce, że trwa to długo. Na trenie 30 sekund i myślisz sobie, kurwa, zaraz ich wszystkich pozabijam. Natomiast myślisz sobie to w głowie. To nie jest na zasadzie takiej, że zaraz wybuchniesz, że wyciągniesz maczetę, zaczniesz wszystkich tam w ogóle kroić w tym supermarkecie, ale w myślach faktycznie się gotujesz. I osoby, które są zdrowe psychicznie, są w stanie jak najbardziej nad tym zapanować. Nikogo tutaj nie pobiją, nikogo nie zabiją, nikogo nie uszkodzą i co najwyżej po prostu będą rozmawiać z innymi ludźmi częściej podniesionym głosem niż zwykle i mogą być troszkę nieznośne. Także to jest tyle, jeśli chodzi o tą agresję po Trenbolonie. Jest ona jak najbardziej do przeżycia i u osób przy zdrowych zmysłach, które ogólnie nie należą do nerwowych, jest to spoko. Osoby nerwowe, zapaszcie sobie lepiej jakieś ziółka albo odpuśćcie tren, bo nie wiem, może się to faktycznie źle skończyć. Ja należę do osób bardzo spokojnych i nigdy w życiu nie miałem na trenie takich nieprzyjemności, że się z kimś pokłóciłem na tyle, że doszło do rękoczynów. Natomiast jeśli chodzi o ten mocz w kolorze Coca-Coli, przede wszystkim kolor Coca-Coli, to jest mocno przesadzone. Owszem, wydalany mocz jest ciemniejszy niż zwykle. Wiąże się to z tym, że Trenbolon jest metabolizowany w organizmie w taki sposób, a nie inny, i wydalany z moczem, a te produkty uboczne metabolizowania trenu po prostu zabarwiają mocz na taki, a nie inny kolor. I nie znaczy to, że mamy krew w moczu, że nasze nerki po prostu nie wydalają i tak dalej. Oczywiście są trochę mocniej obciążone, więc tutaj można by było je wspomóc jakimiś ziołowymi preparatami diuretycznymi i troszkę większym spożyciem po prostu płynów. Ale nie jest to tutaj jakiś powód do paniki, że wasze siuśki są nieco ciemniejsze niż zwykle. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o skutki uboczne Trenbolonu. Zacząłem od skutków ubocznych, bo chyba to jest najważniejsze.
Trenbolon to tak naprawdę nandrolon, troszeczkę zmieniona deka, ale dosyć podobny do deki, więc ma też podobne skutki uboczne do deka durabolinu czy krótszego NPP, a mianowicie podbija poziom prolaktyny w naszym organizmie. Wpływa też niekorzystnie na progesteron. Te dwa hormony, jak już mówiłem wiele razy, działają dosyć niekorzystnie na nasz organizm. Przede wszystkim dla mężczyzn najważniejszy jest Fynadic czy Decadic, czyli po prostu chwilowa impotencja związana z wzrostem prolaktyny w organizmie. Jak nie regulujecie swoich hormonów, jak nie badacie poziomu prolaktyny, jak nie używacie Dostinexu, Symexu, bromokryptyny czy czegokolwiek innego, co będzie w stanie ją normować, możecie się liczyć z tym, że dopadnie was coś takiego. Aczkolwiek u mnie na przykład na trenbolonie jest to dużo mniej uciążliwe i dużo mniej odczuwalne niż na przykład na dece. Na trenbolonie prawie że tego nie odczuwałem. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że ja reguluję swoje hormony w organizmie. Nie pozwalam sobie, żeby prolaktyna mi tam windowała do góry, do góry, do góry. Tylko dbam o to, żeby to było w porządku. Kolejna sprawa. Trenbolon, tak jak każdy inny nandrolon, czyli między innymi też deka, NPP i tak dalej, powinien, aczkolwiek niekoniecznie, być podawany z testosteronem. Testosteron działa trochę przeciwstawnie jakby do tej prolaktyny i w momencie, kiedy prolaktyna jest wysoko, ale testosteron jest wyżej, no to te skutki uboczne związane z prolaktyną są trochę mniej odczuwalne. Może nawet nie są odczuwalne. Ciężko mi jest powiedzieć na ile, ale na pewno trzeba podawać to z trenbolon z testosteronem. Tyle chyba, jeśli chodzi o skutki uboczne. Wyjaśniłem, jak to jest z tymi nerkami i z tym moczem, jak to jest z tą agresją. Oczywiście występuje na trenbolonie też wzrost ciśnienia tętniczego, więc tutaj warto by było też mieć na to uwagę, badać to ciśnienie tętnicze, w razie czego pod ręką potas. Jak ktoś ma też dostęp do bisokardu, to też bisokard, jeśli ciśnienie tętnicze wzrasta mocno. Oprócz tego oczywiście regulowanie cholesterolu, kwasy tłuszczowe, omega-3 do każdego posiłku najlepiej, jak przy każdym cyklu profilaktyka. Co jeszcze? Co jeszcze, jeśli chodzi o skutki uboczne? Niech no pomyślę. Chyba tyle. Nie jest to wcale takie straszne, jak widzicie. Skutki uboczne jak przy każdym innym środku, tylko może troszeczkę mocniej odczuwalne, ale generalnie bez szału. No może też wystąpić trądzik na przykład i tak dalej. Co jest fajne, nie występuje skutek uboczny związany z estradiolem, ponieważ tren ogólnie nie aromatyzuje do estradiolu, także tutaj macie z tym spokój. Teraz skutki pozytywne. Ze skutków pozytywnych na pewno tak, trenbolon bardzo fajnie buduje czysty, suchy mięsień. Na pewno powoduje, że te mięśnie są bardziej nabite, bardziej kształtne, bardziej okrągłe, nawet właśnie na redukcji. Świetnie sprawdza się na redukcji ze względu na to, że nawet przy niskiej podaży kalorii te mięśnie nie stają się takie całkiem płaskie na trenie. Cały czas jest to nabicie, jest ta pompa mięśniowa. Nie ma tego efektu wypłaszczenia. Na masówce idzie bardzo czysta masa mięśniowa, zdecydowanie czystsza niż na dece. Co jeszcze? Ze względu na to, że trenbolon wpływa pozytywnie na syntezę minerałów i witamin, to warto tutaj suplementować, skupić się na dobrej suplementacji witamin i minerałów. Na pewno będzie to wykorzystane przez wasz organizm w pozytywny sposób. Ja tu nie mówię, żeby przedawkowywać, tylko żeby odpowiednio suplementować witaminy i minerały, o czym często się zapomina na cyklach.
Co jeszcze? Moim zdaniem to jest troszeczkę bujda, że trenbolon jednocześnie pali tkankę tłuszczową i buduje suchy mięsień. No, to zależy od Was, co trenbolon z Wami zrobi i od Waszej diety i treningów, co one z Wami zrobią. Trenbolon daje Wam możliwość palenia albo tkanki tłuszczowej, albo budowania masy mięśniowej. Na deficycie kalorii no nie zbudujecie mięśnia. To faktycznie będzie wyglądało, jakby on był większy, ponieważ trenbolon wpływa też dosyć pozytywnie na IGF-1, który działa podobnie do insuliny, przez co ten glikogen jest gromadzony w mięśniach trochę lepiej. Dlatego one wyglądają na pełniejsze. Może Wam się wydawać, że zbudowaliście mięsień na redukcji. Prawda jest taka, że nie, że one po prostu troszeczkę lepiej nabijają się glikogenem na tej redukcji, nawet przy niskiej ilości kilokalorii. Także na redukcji faktycznie może wspomagać palenie fatu na masówce, może wspomagać budowanie takiej czystej, suchej masy mięśniowej. Mówi się też, że trenbolon wpływa pozytywnie że ogólnie sylwetka staje się taka bardziej zdefiniowana, sucha, docięta. Moim zdaniem dużo lepiej w tym celu sprawdza się winstrol. Trenbolon, ja na trenbolonie mam tendencję do trzymania tej wody podskórnej. Natomiast po dodaniu winstrolu momentalnie zlatuje to wszystko. Także no ja tam nie uważam, że trenbolon jakoś tam mocno odwadnia, jakoś mocno poprawia tą definicję. Okej, mięsień jest super jakości, jest fajne nabicie, ale do takiego już naprawdę konkretnego szlifu warto jest dodać winstrol do cyklu z trenbolonem. Co jeszcze? No, sajdy psychiczne, spowodowane prawdopodobnie też troszkę z tą agresją, to jest taka troszeczkę burza w mózgu. Jest tak, że jesteście w stanie się sami jakby tam nakręcać, możecie dostawać różnych zjazdów, stanów depresyjnych. Ja nie miałem nigdy takich sytuacji ze stanami depresyjnymi i zjazdami jakimiś. Natomiast faktycznie czasem siedząc sobie i tak sobie myśląc o czymś, co mnie gdzieś tam denerwuje, jestem w stanie się dosyć bardzo sam nakręcić do takiego stanu, że humor po prostu leży przez resztę dnia. Ogólnie są na trenbolonie dosyć takie mocne huśtawki nastroju. Wstajesz, jest super. Przywitasz się z kimś, już cię wkurwia. Pogadasz z nim, o fajnie, znowu jest super. Coś powie, cholera, jak mnie wkurwił. No tak jest. Tak generalnie jest, na to się trzeba po prostu nastawić i być na to odpornym. Nie dać się ponieść na trenbolonie. Sylwetka na trenie jest naprawdę, naprawdę fajna. Masa mięśniowa też. Nie nastawiajcie się tutaj, że na trenie zrobicie nie wiadomo ile kilogramów. Niektórzy się nastawiają, kurde, super środek na masę. No to będzie jak na metce albo jak na antku. Kilo na dzień przynajmniej. I to suchej masy. No nie da się zrobić suchej masy kilo na dzień. To pójdzie, jak zrobicie taką dietę i taki plan treningowy, że wam pójdzie kilo na miesiąc. No to możecie być pewni, że to w miarę taki suchy mięsień budujecie w tym momencie. Choć kilo na miesiąc to jest tak naprawdę w chuj. Kilo na miesiąc to nie jest i tak taka czysta masa mięśniowa. Ale będzie wyglądać jak sucha masa mięśniowa. No dobra. Muszę sobie zrobić małe podsumowanie. O skutkach ubocznych wam powiedziałem. O skutkach pozytywnych trenbolonu w postaci budowania czystej masy, fajnych zdolności do redukcji. Aha, no i fajne nakręcenie do treningów. Na terenie naprawdę treningi są mega. Super wzrasta taka wytrzymałość siłowa. Ogólnie sama siła to idzie po prostu no jak petarda na trenbolonie. Treningi możecie robić nie do zajechania. Polecam tutaj FST7 włączyć, chociaż na te 6 tygodni
dojechać, skatować te mięśnie, ale nie dłużej niż 6 tygodni. Żaden organizm, pamiętajcie, nie lubi zbyt morderczych treningów. Jeszcze jedna rzecz. Trenbolon bardzo pozytywnie wpływa na nasz kortyzol. W momencie, kiedy jesteście na redukcji i macie mocny deficyt kaloryczny, to już ten sam deficyt kaloryczny powoduje w waszym organizmie taki stres, że jesteście w stanie mieć problem ze spalaniem tkanki tłuszczowej i problem z trzymaniem wody w organizmie. Więc za niskie zejście z kaloriami jest złe, ale na trenbolonie jesteście w stanie to przeżyć. Kolejna sprawa. Ciężkie treningi na redukcji. Wiele osób w ogóle przesadza z treningami na redukcji. Mają zbyt duże ambicje i po prostu katują ten mięsień. Nie wtedy, kiedy powinni, bo tak naprawdę katować to oni się powinni, kiedy mają ten komfort związany z nadwyżką kilokalorii. Na redukcji te treningi nie powinny w ogóle tak wyglądać. Natomiast okej, jak już wyglądają na trenbolonie, faktycznie idzie fajnie dowalić ten mięsień i też nie trzeba się bać o kortyzol. No i kolejna sprawa związana z kortyzolem jest taka, że jak chodzimy cały czas głodni i słabi, to irytuje nas wszystko. Dosłownie wszystko. I tutaj warto jest zapodać też chociażby te 50 mg trena co drugi dzień, żeby przynajmniej zwalczyć ten kortyzol, który jest hormonem mocno anabolicznym dla mięśni, mocno katabolicznym dla mięśni oczywiście, i odkładającym po prostu wodę i tkankę tłuszczową. Od razu w tej końcowej fazie redukcji, jak już jesteście na bardzo, bardzo niskim poziomie kilokalorii, zobaczycie, że dodanie nawet minimalnej ilości trenbolonu spowoduje, że od razu poczujecie się lepiej i będziecie mieli dużo, dużo lepszą, bardziej suchą sylwetkę. Może stąd się też wzięło to, że trenbolon fajnie wpływa na to odwodnienie organizmu. Trenbolon fajnie też wpływa na poziom czerwonych krwinek, znaczy fajnie i niefajnie. Owszem, trenbolon zwiększa poziom czerwonych krwinek w naszym organizmie, co jest fajne, bo więcej tlenu to też lepsza regeneracja dla mięśni, lepsza pompa mięśniowa, większa waskularyzacja. Natomiast jak ten poziom czerwonych krwinek jest już za duży, to też trzeba sobie badać, no to wtedy też krew jest za gęsta i serce mocno dostaje po dupie. I w tym momencie trzeba wziąć po prostu do ręki akard albo jakąś aspirynę albo cokolwiek innego, co jest w stanie wam rozrzedzić tą krew, żeby po prostu nie była za gęsta, żeby serce też trochę odciążyć. Dobra. Chyba skończyłem. Proszę bardzo. Długo oczekiwany artykuł o trenbolonie, który na forach internetowych jest opisywany jako taki cudowny, cudowny środek, a tak naprawdę nie oczekujcie takiej petardy, bo znam osoby, które nastawiają się na nie wiadomo co, biorą trenbolon, potem słyszę od nich, że ten trenbolon to same wyjebki, że ten trenbolon to nie działa, że oni też oczekiwali po prostu takiej agresji, a takiej pompy mięśniowej i takich przyrostów w ogóle, a tych przyrostów okazuje się, że wcale takich nie ma, że to takie jest troszeczkę mocniejsze od deki czy czegoś tam. No a tak niestety nie jest. Też tak się nastawiałem za pierwszym razem, myślałem sobie, że dostałem wyjebkę po prostu. No okazało się, że nie, że to nie są wyjebki, po prostu ten trenbolon to nie jest tak mocna substancja, jak każdy sobie myśli, kto wcześniej trena po prostu nie brał. A, jeszcze ze skutkami ubocznymi. Problemy ze snem. Ja ogólnie śpię na trenie jak dziecko, ale druga sprawa, nadmierna potliwość. Faktycznie, jeśli chodzi o mnie, przerąbane. Po co się jak cholera? Na trenie po dwa razy budzę się w nocy, ponieważ koszulka jest taka, jakbym po prostu dostał z wiadra. Muszę wstać, przebrać się, a koszulkę to można by było po prostu wykręcać. Taka jest mokra.
Także też trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnianiu się, pić dużo płynów, bo no, tren jednak powoduje tą potliwość. Bardzo dużo tych płynów ubywa przez skórę. Z mojej strony to wszystko. U mnie jest już wieczór. Nie wiem, czy materiał wyjdzie jeszcze dziś, czy jutro. Także życzę miłego wieczoru. A w razie, gdybym nie zdążył go wrzucić już dzisiaj, no to życzę też miłego dnia. Cześć.